Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, jesteśmy aktualnie na wakacjach, no i jeśli chcecie wiedzieć co u nas, no to Ewela wam wszystko powie. Oczywiście wbijajcie nasze Instagramy, obserwujcie nas tutaj i oglądajcie odcinek do końca. W dzisiejszym odcinku ponownie robimy sobie bitwę i będziemy walczyć o to, kto wydropi więcej skinów w wyższej kategorii. Także dzisiaj otwieramy oferty za 90 gemów i za te gemy ogółem otworzymy sobie po 20, my zawsze mówimy skrzynki, po 20 losowań kołem. Także Ewela, zaczynaj, otwieraj swoją pierwszą skrzynię. Swoje pierwsze koło. Nie wiem, czemu ja o tych skrzyniach tak cały czas. A ja powiedziałam w wyższej kategorii, oczywiście chodzi mi tutaj o rzadkość. Ten, kto będzie miał więcej legendarnych, ten wygrywa. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja tutaj w ogóle już też jakieś głupoty gadam. Także Rafał, pamiętaj, to są spiny, nie skrzynki. Ja też nie gadam głupot, tylko kręcę same legendy. Nie. Mam epika. No to Ewela, zapisuj. 1 punkt dla ciebie. Mamy tutaj tak. 66% na rzadkie, 31 i 3. No, trzymajcie kciuki, żeby tu wypadła jakaś legenda. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej takich openingów, to kolejny opening 1000 łapek. Jest to 2000 gemów do kolejnego odcinka. Za 1000 łapek. Także dzisiaj podbijamy stawkę i otrzymuje Ewela rzadkie. Oczywiście jest to duplikat, więc to skonwertuję. Na razie wygrywam, ale zapomniałam, że tutaj też widać moją kamerkę. I mogłam robić nieco głupie miny, ale nie śmiejcie się, jak coś ze mnie w komentarzach. Ja kręcę drugi raz. W ogóle w ostatnim odcinku, gdzie kupowaliśmy te najtańsze oferty, to nie było żadnej legendy i mam nadzieję, że to się dzisiaj zmieni. Ja też mam teraz rzadkie, także masz szansę, Rafał, wyrównać ze mną. Także ja konwertuję, tak jak mówiłem, i przechodzimy do oferty za 90. Także umówmy się tak, że teraz otwieramy po 20 skrzynek, czyli 1000 łapek to jest 2 razy tyle, więc kolejny odcinek po prostu będzie z openingu 40 takich skrzynek, więc jeśli chcecie, no to łapy zostawiajcie, subskrybujcie nasz kanał, jak jesteście nowi. Ewela, mam rzadkie, czyli niebieskie. Czyli co to świadczy? O czym to świadczy? Że na razie jest... że przegrywam. Tak, jesteś na przegranej pozycji, ale teraz wydropi albo ekipa, albo epika, albo legendę, zobaczysz. I wydropiłam rzadkie, bo się pochwaliłam, no i tak to jest. Dobrze, ja oczywiście oddaję, wymieniam to i lecimy. Mamy 90 gemików, jest to 3. spin. Ja tutaj oczywiście muszę wszystko zapisywać, że jest to spin numer 3. I zobaczmy, co dostanę za niego. I mamy w tej chwili epicka skórka, Nyx. No to powiem ci, że na razie idziemy łeb w łeb. Ja tutaj sobie kręcę kolejny raz. Mam nadzieję, że to nie będą rzadkie. Ej, tą legendę trzeba w końcu wydropić, jak ktoś będzie miał legendę. Epicki tutaj diabełek taki, Black Demon. Okej, czyli gratulacje. To była twoja 4. czy 5. skrzynka? 4. Ja w ogóle myślałam, że cię rozłączyło, bo tak się nic nie odzywałeś. Nie, właśnie się zastanawiałem. Zastanawiałem się nad skrzynkami. Nad kręceniem, moje 4. kręcenie. Liczcie Rafałowi w komentarzu, ile razy powie na tym odcinku skrzynki zamiast kręcenia. Kto pisze tak w komentarzu, widzę, nie piszcie tak. Ja mam oczywiście niebieskie, czyli rzadkie. Ewela, przechodź do 5. losowania. Przechodzę do 5. losowania i ja się boję, że tutaj sobie przez pomyłkę kliknę coś innego, tą mniejszą ofertę i przez to na przykład przegram, ale by było wtedy. Lecimy z kolejnym. Rzadkie! Ja przechodzę do kręcenia moją 5. skrzynią. Jesteśmy już w 25% tego odcinka, widzowie, czyli 5 skrzynek za nami. Także sprawdźmy, co będziemy mieli. Było blisko i Ewela, mam rzadkie, ja mam same niebieskie. Nie wiem dlaczego. Bo jesteś niebieski po prostu, niebieskie oczy masz i przyciągasz. A ja powinnam zielone, ale nie ma tu zielonych, dlatego ja wygram ten odcinek. Ja w ogóle każdy odcinek z tobą będę wygrywała, bo na przykład mam teraz znowu epickie. Ja przechodzę do swojego losowania. Jest to 6. spin, dokładnie 6. spin. Zobaczmy, co będzie. Epickie! Tak jest, tak jest. Ale na razie ja mam 3 epickie, także tak się nie ciesz, bo i tak mu brakuje ci jeszcze jednego, żeby mnie dogonić. Ale zobaczymy, może to się zmieni i na przykład ja teraz będę miała same rzadkie. Ale mam na przykład... Ej, widzieliście to? Rzadkie, miała być legenda. Miała być, ale nie ma. Przechodzimy do mojego 7. kręcenia. Kręcimy i zaraz, powiem wam szczerze, będziemy w połowie tego odcinka z kręcenia kołem. No dobra, mam rzadkie, już to jest wiadomo. No to w takim razie, jak jest wiadomo, no to ja teraz kręcę. Na razie się czuję bezpiecznie. Wiem, że Rafał mi nie zagraża, ale mam nadzieję, że jeszcze jednego epika wydropię. O, na przykład tutaj. No i po co to przeskoczyło? Jak ma przeskoczyć, to nie przeskakuje, a jak nie ma, to przeskakuje. Ja mam takiego fajnego pingwinka, czyli co masz, Ewela, bo ja nie słyszałem. Rzadkie. Rzadkie, okej, czyli przechodzimy do mojego 8. kręcenia. Ej, nie wiem, zawsze mi się to myli, widzowie, w sensie ile już mam wylosowanych, ile, wiecie, no wiecie o co mi chodzi. I będziemy mieli rycerza. Ej, nie miałem chyba tego rycerza. Nie miałem go, czyli niebieskie, Ewela, niebieskie. 8, niebieskie. Lecimy do 9. Ja sobie sprzedałam, bo miałam już tego gościa, tego Elvisa. I muszę ci powiedzieć, Rafał, że ty rzeczywiście masz same niebieskie. Także ty przyciągasz niebieski kolor, ale sam mówiłeś, że ty lubisz niebieski. No. A zgadnij, co Ewela ma? Legendarne oczywiście. Epickie, jakbym miała legendę, to bym tutaj normalnie do sufitu podskoczyła. No, jest tylko 3%. Zobaczmy, co ja będę miał. No, ja bym chciał... Jest to 9. losowanie, tak? Chyba na to wygląda. Jak się pomylimy, tam o jedną, dwie też się nie dostanie. Zobaczmy, co dostaniemy. Wydaje mi się, że będzie to legenda. O ty, no tak się nie robi, ale jest epickie. Ja już mam połowę skinek za sobą. Ja pierwsza też zaczynałam, także mam jedno kręcenie tak jakby do przodu. I nie! I rzadkie znowu to samo. 10? Teraz jest 10. kręcenie, tak jest. Czyli połowa. Mówisz to samo... Stop! Rzadkie. Powiedziałeś dokładnie to samo, co ja przed chwilą, ale mniejsza z tym. Już przechodzimy do drugiego etapu, czyli teraz... Zarujemy i od nowa to szczęście, które było na początku, przywracamy. Dokładnie tak. No patrzcie, jak oni mnie oszukują, znowu rzadkie. O, takiego ufoluda bym chciał, no nie? Ej, no, to by było dobre. Sprawdźmy, co dostaniemy, a myślę, że będzie to coś dobrego tym razem. Coś... Jakieś mam takie przeczucie? Niebieskie. Jest! Fioletowe, czyli epickie. Black Demon z takimi rogami, o właśnie, takimi. Ej, ja też mam tego demona, identycznego, ale Rafał, brakuje ci... Nie, masz już tyle samo epickich, co ja! Dobra, to teraz musimy to nadrobić. Które to jest? 12. kręcenie, 12. kręcenie. Legenda. Ej, musi być legenda w dzisiejszym odcinku. No i mam znowu rzadkie. Bardzo mi przykro. Przechodzimy do mojego 12, tak, to będzie 12. Kolejne 90 gemów wylatuje właśnie w kosmos i już w portfelu tego nie będziemy mieli. Ale w skinach będziesz miał. Rzadkie. Aj. Mam nadzieję, że teraz się los do mnie uśmiechnie, bo chyba przez to, że się tak nabijałam z ciebie, to teraz mam pecha. Jest! Epickie. No, czyli wychodzisz na prowadzenie. 13 losowanie jest szczęśliwe dla mnie. Dlaczego? Bo 13 to mój ulubiony... numer. Nie, no żartuję. Wcale tak nie jest. 17. Ale być może jakby legenda się trafiła. Królu złoty, legendarny. Legendarny, tak jest. Naprawdę? Naprawdę, w 13. 13 to moja szczęśliwa liczba od dzisiaj. Nie. Naprawdę masz legendę? Tak, naprawdę mam legendę. Złoty król. 14. kręcenie. Jak ja nie będę miała legendy w dzisiejszym odcinku, to się mocno zdenerwuję. Dawać dobre. Ej, teraz normalnie ja to też się poprawię, bo muszę przycisnąć. Dawaj, Rafał, kręć. 14 losowanie. Mikołaja. Rycerz, niebieski rycerz. Ej, na razie przegrywam. Rafał tą legendą tutaj dowalił. Co tu będzie? Legenda będzie. Nie, ale będzie epickie. Nie, i rzadki, ale przynajmniej fajny skin. Podoba mi się ten alien. Przechodzimy do kolejnego losowania i kolejne 90 gemów zostaje właśnie wydane. I zobaczmy, co będzie. Co to? No, możesz się zatrzymać. I tak, i epicki ninja. Epicki ninja z Fortnite. Dobra, to już wiem, że na pewno przegrałam. Ostatnie 5. Jak nie będzie legendy w tych 5, to jestem przegrywem dzisiejszego odcinka. No, już tu nie będzie żadnej legendy. Ale przynajmniej epickie mam, no ale to i tak nie ratuje mnie. Czyli Ewelcia, bardzo mi przykro. Przechodzimy do 16. kręcenia, no mojego. Ewela już przekręciła swoje, jej zostaje tylko... Ile ci zostało? 4. 4, a ja mam prawdopodobnie rzadkie, czyli niebieskie. Kura! Rafał, obstawiasz, że wydropię legendę dzisiaj, czy nie? Tak na koniec, w ostatnim kręceniu. Nie ma takiej opcji. Dobra, mam rzadkie znowu. Zostały mi z tym 4 kręcenia. Uwaga, 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 uwaga. I mamy rzadkiego rycerza. Dobra, ej, Rafał, mi zostały 3 kręcenia, czy 2? 3, tak? Tak, mamy po ostatnie 3 kręcenia. Ja jeszcze tutaj przypomnę, zostawiajcie łapy w górę, jeśli chcecie podwójnie taką bitwę. Ej, ja teraz mam cały czas rzadkie, ale ja czuję, że to będzie tak, że teraz po prostu po tych rzadkich będzie ta legenda i dlatego cały czas są za nie niebieskie. Czyli już wylosowałaś, dobra, to teraz ja sprawdźmy ostatnie moje 3 kręcenia, proszę Państwa, trzymajcie kciuki, uwaga, 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 robocik epicki, nie podoba mi się to, ostatnie 2 kręcenia. Legenda! Legenda! O nie, 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 nie! Epic! Nie ma legendy. No, ja mam przedostatnie kręcenie i wydaje mi się, że jak teraz by mi legenda wyleciała, to już jest koniec gry. Game over. Rzadki. Zróbmy tak, że jak wylosujesz teraz legendę, to wygrywasz. No i tak by było, jakbym wylosowała teraz legendę, to nie musiałbyś mi dawać wygrać, bo bym wygrała, naprawdę, ale jak nie mam legendy, to jestem przegrywem. Ale może się przekręcić do tej księżniczki. Patrzcie się. Zgadnij jak. Czyli nie ma. Rzadkie. Dobra, przechodzimy do mojego ostatniego spina. Dzisiejszy odcinek wygrywam ja, widzowie. Jeśli chcecie tego więcej, piszcie w komentarzu. Chcemy więcej. Chcemy więcej. Przypominam, że my jesteśmy na wakacjach. Instagramy nasze Rafa to ja i Ewela YouTube. Ja mam epickie Ewela i to już jest koniec tego odcinka. Ale przynajmniej zostawcie łapkę na pocieszenie dla mnie. Na razie!